I wszystko jasne. Tegoroczne Rybnicki Juvenalia startują 5 maja. Impreza będzie okrojona w porównaniu do poprzednich studenckich imprez w mieście. Organizatorzy w tym roku postawili na lokalnych twórców. Gwiazdą dnia koncertowego będzie Natalia Nykiel. 5 maja władze w Rybniku po raz kolejny przyjmą studenci. Zaczynamy jak zawsze od korowodu studenckiego 5 maja. Następnie przenosimy się na rynek, gdzie odbędą się różne atrakcje. Studentów w Rybniku coraz mniej, ale wbrew wcześniejszym zapowiedziom Juvenalia po raz kolejny zgodnie z tradycją zostaną zorganizowane w mieście. Tematem przewodnim korowodu w tym roku będą dzieci i kwiaty, czyli hipisi. Bardzo liczymy na naszych studentów, na ich kreatywność i pomysłowość. I mamy nadzieję, że nie zabraknie ciekawych strojów na korowodzie. A później impreza przeniesie się na rybnicki rynek. Na płycie rynku jednym z głównych wydarzeń jest pokaz mody z rybnickimi blogerkami modowymi Flow Fashion przeprowadzany. Odbędzie się też pokaz sztuk walki jiu-jitsu. Będą RC-stery, czyli samochodziki, modele, którymi będzie się można pobawić. 6 maja w piątek będzie miał miejsce dzień koncertowy. Wystąpią wodzisławski zespół Youth Follow Way, Raga Barabanda i rybnicki zespół Kurczat. Wiemy i mamy doświadczenie, że mimo wszystko mają oni tutaj dużą popularność i dużą publiczność, dlatego właśnie stawiamy tutaj na nich. A gwiazdą imprezy będzie Natalia Nykiel.